Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Kompozycje i dekoracje roślinne. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Florystyka to nie tylko układanie kwiatów, ale również projektowanie. Dobra kompozycja zależy nie tylko od pomysłu i kreatywności florysty, ale również od dobrego projektu. Przed przystąpieniem do jego wykonania konieczna jest analiza otoczenia. Na jej bazie zostanie sporządzona dokumentacja projektowa, wizualizacja ogólna nazwa graficznych metod tworzenia, analizy i przekazywania informacji. Za pomocą środków wizualnych przekazywana jest informacja na temat obiektu abstrakcyjnego, jak i mającego bezpośrednie oparcie w rzeczywistości. Sposoby wizualizacji kompozycji florystycznej: rysunek perspektywiczny, rysunek techniczny, rzuty, model, czyli kompozycja wykonana w skali, makieta. Wizualizacja komputerowa Rysunek techniczny to graficzne przedstawienie obiektu z podaniem szczegółowej informacji dotyczącej rozmiarów, kątów i kształtu. Dawniej wykonywany był ręcznie na papierze lub kalce technicznej, ołówkiem lub tuszem. Obecnie korzystamy z systemów komputerowych wspomagania projektowania, np. CAD. Rzuty Przedstawienie obiektu na płaszczyźnie w widoku z przodu, z boku, z góry. Dla pełnego zobrazowania obiektu stosuje się dodatkowo rzut z tyłu, z dołu i z drugiego boku. W celu przedstawienia projektowanego elementu kompozycji używa się specjalistycznego oprogramowania komputerowego umożliwiającego interaktywną prezentację trójwymiarową dowolnego obiektu. Kwiat, bukiet, stroik, wieniec. Zastosowanie wizualizacji koncepcji, dekoracji, wystroju wnętrza elementami florystycznymi pozwala wybrać optymalny wariant. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.